Siemanko, z tej strony Matbor, dzisiaj kolejny, robimy kolejnego Overwatcha, tak więc, że bez przedłużania, lecimy z oglądaniem dowodu. Tak więc, jest tutaj już mapa Office, no i... Widzę, że Gostek ma bardzo dobre... Widzę, że tutaj Gostek ma bardzo dobre krzesło gamingowe. Można zauważyć, że... Ciekawy gra. Chyba jeszcze nawet może mieć dywan gamingowy. Dobrze, tak więc oglądamy podłogę, no... Podłoga dosyć ciekawa, taka troszeczkę może być tutaj... Taka tak jak w typowych takich biurach, można powiedzieć. Trochę tutaj akurat zielone podłogi... No tak troszeczkę chyba zaczyna to demko ścinać. Ale... Tutaj widzimy śnieg, no widać, że taka zima. Ciekawe. Dobra, tak właśnie przejdźmy już do kolejnego dowodu. Tak więc mamy kolejne demko. Tak. To chyba dzisiaj będziemy oglądać jedynie tylko i podłogi. Tak naprawdę, więc moim zdaniem mogliby zmienić te kafelki, ale ogólnie jakoś tak mega nie przeszkadzają. No tutaj te drewienko, że przez to drewienko się przeważnie przebija, więc to jest w miarę jakby jeszcze no, okej, bo jednak z jednej strony to utrudnia, to ułatwia. No tutaj takie typowe kafelki, podobne tak jak w pałacach. Ciekawe. Tutaj już takie kamyczki, ciekawe. No tutaj chyba jeszcze raz będziemy musieli oglądać te same kafelki, więc nie będzie zbytnie jakiegoś wow. Są tam takie jeszcze schodki, tutaj roślinki takie. Takie w doniczkę w miarę git. Niezbyt zauważalne, ale czasem mogą być pomocne. Widać, że Emu też tutaj cheatuje i że ten Gostek nie jest jedynym. Idziemy tutaj tak samo. Tutaj jakieś takie trochę nierówności na tym podłożu. Tutaj takie kamyczki, widać, że z tego okna coś tam wypadło prawdopodobnie. No i chyba będzie jedynie patrzeć w jedno i to samo, tak więc bez przedłużania lecimy do kolejnego demka. 5 minut dalej demka nie ma, więc czekam jeszcze trochę, najwyżej zobaczymy. Inferno, zobaczymy jak to będzie wyglądać. I uwaga, nie mamy pierwszy raz podłogówki. To już jest... Ej, nieważne. No, tak więc... Ciekawa podłoga, taka bardziej kamienna, można powiedzieć. Tutaj od kolegi chyba z drużyny dostał. Przynajmniej mi się tak zdaje. Oczy takie bardziej drewniane w tej bibliotece, no ale dywanik tam jeszcze taki, w miarę taki przytulny. Takie bardziej ceglane, tutaj dywanik na wejście do biblioteki. Ciekawe, muszę przyznać. Tutaj znowu widzimy ceglaste, o tutaj fajne schodki, tam też coś było jakieś, bardziej coś ceglastego. No i tak naprawdę jedna i ta sama podłoga. Mógłby pójść chociaż na B, żeby było coś ciekawszego. No więc... Tutaj tak naprawdę jedno i to samo widzimy. Ciekawie wygląda między tymi kamieniami podłoga w miarę też. Tam widzieliśmy, nie wiem jak to się nazywa, coś w stylu takiego... No nie wiem, mniejsza to. No tak więc za dużo sobie tutaj nie pooglądamy. Bo raz się trochę przewinę. Znowu to samo widzimy. A tutaj było jakieś zejście chyba do ścieku. O, idzie chyba na B. Może być w końcu coś... Okej. Okay. Dobra. A tutaj mamy ciekawe schodki. O, tutaj jest bardzo ładna podłoga, taka bardziej... jasna, taka niebieska właśnie. Tutaj widzimy trumnę. Coś co temu panu Czterowi nie wychodzi.
No kapelki też ciekawe, takie bardziej coś w stylu takich trochę basenowych, nie wiem jakby to opisać. A tutaj widzimy z przybliżenia, tam były jakieś wzorki ciekawe. No, tak więc bez przedłużania kończymy to demko. I tutaj już zaznaczam. I tak więc to już było na tyle. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, no i cześć.